Siema, cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj znów zanęcone miejsce, znów spławiczek i znów piękna, rekordowa ryba. Jaka to była ryba, zobaczycie w filmie. I co? Dzięki wielkie. Trzymajcie się ciepło, cześć. Dobra, tak, bo później wam pokażę, co to jest. Siedzi coś. Kurde. Powiem wam, zaskoczył mnie ten krump. Wszystkie gatunki tu złożę. Leć krumpiu. Leszcz. Taki leszczyk. Trzy ziarenka kukurydzy, więc to musi być spora ryba. Jest. Ale to jest leszcz. No i się wypiął. Spory leszcz, to one tutaj zrobiły porządek, ale wiem dlaczego. Pierwsze 3 dni nęciłem świeżo ugotowanymi ziarnami, później one się ukisiły. I zobaczcie, co się dzieje. Chwila i od razu jest. To jest fajna ryba, tylko z nich leszcz. No niedużo. Czy to krąb? Krąb to płoć. Coś takiego. Waleczna ryba, fajna. I dawaj. Kukurydza. I kasterka. Popuszczę, może wyjdzie. Wyszedł.
Poczekamy chwilę. I sobie odpłynie. Co to jest? Linek. Czy leszczyk? Ładny linek. Piękny linek. Jest pod wieraku. W końcu jest pod wieraku. Pięknie. Ole grubas. Dobra, już. Już prosiaku. Piękny lin. Odczepił się już pod wieraku. Piękny, gruby lin. Naprawdę wspaniała ryba waleczna. Na początku myślałem, że leszcz, ale jest piękny lin. Naprawdę wspaniała ryba. Cudowna ryba. Wspaniały lin. Szybko go zmierzę i trafia do wody. Piękny lin. 41 cm. I do wody. I daleko. I branie od razu. Ładna ryba. Bardzo ładna ryba. Prawdopodobnie wzbręga. Ole waleczne. O kurde, piękna wzbręga. To jest piękna wzbręga. Po raz kolejny. Przecudowna ryba. No nie wiem ile masz, ale zmierzę. 29 cm. Piękna wzbręga. I do wody. Siedzi. Wzbręga. Kolejna. Trochę się popuszczę. Widzę, co zdążyli. O, i chodź tu. Chodź tu, chodź tu. Piękna jeszcze. Nie no, jeszcze większa. Tu na ultralighta byłaby zabawa. Takie ziarno kukurydzy. Takie coś. Kurde, tak biorą, że szkoda jechać do domu, ale... Ajajaj. Już ciągnie, siedzi. Duża ryba, a nie. Najmniejsza z tych dzisiaj. Ale ładna. To się zaczyna łowienie, ale muszę uciekać. Nie ma miękkiej gry. Ale rzut słaby strasznie. No, już ciągnie. Tylko to nie jest duża ryba. Już teraz ostrożnie coś skubię. O, piękna ryba. Zielsko poszło od razu.
ale postaramy się wyciągnąć. Do dna poszło od razu. O, o, patrzcie co się dzieje. Jakie bąble wyszły. Może być to duży karp. Nie w tą. Tu zapraszam. Do brzegu. Trochę popuścimy. Jest, siedzi dalej. Podczepiona. Podczepiony deszcz. Tak. Podczepiony karp. Nie, karp. Ale podczepiony. Ajajaj. I zobaczcie, z jakim zielskim od razu. Ale myślałem, że piękna ryba będzie. A tutaj taki psikus. Wariat, myślałem, że jesteś ogromną rybą. Uciekaj sobie. Zamówiłem sobie patenciki z Ali. Taki jakby palec zakładam na przelotkę i końcówkę wędki. Cyk. Tutaj mamy rzep. Zapięte. Bardzo mocno można to naciągnąć fajnie. O, super. No już by mogło być, ale nie wiem jak to się zakłada, ale pewnie tak. I tak wygląda moja wędka. Nie ma prawa nic się wydarzyć. Nic nie lata, patrzcie. Nie no, zarąbista.